Witam Państwa serdecznie. Nadajemy dzisiaj dla telewizji Prawy Górny Róg z ogrodu pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Ogrodu, do którego nie ma wstępu, ale myśmy tu wtargnęli i właśnie zostaliśmy przez pilnujących tego terenu ludzi upomniani, że mamy się stąd zabierać. Znaczy, ale to nieważne. Moim gościem jest dzisiaj Rafał Czerniak, którego Państwo znacie. Człowiek, który przygotował piękny tom tekstów źródłowych Okraina Królestwa Polskiego. I rzekniemy dzisiaj słów kilka o książce, którą Rafał teraz przygotował i która od jutra, czyli od poniedziałku, powinna znaleźć się w sprzedaży. To zależy od kuriera, który ją wiezie ze Szczecina. Aż, no, obiecał, że będzie w poniedziałek. Że będzie, tak. Jesteśmy w kontakcie. Co to jest? To jest książka Klemensa Kanteckiego, takiego XIX-wiecznego historyka z szanowanej rodziny z Kanteckich, z Poznańskiego. Bracia byli na przykład redaktorami naczelnymi kuriera Poznańskiego. Jeden z braci, ksiądz Antoni Kantecki, był przywódcą ultramontanów w Wielkopolsce. Ultramontanizm to był taki ruch związany z reakcją Kościoła na idee, które się wówczas w Europie szerzyły, czyli te idee oświeceniowe, potem rewolucji, Wielkiej Rewolucji Francuskiej, pierwsze ruchy socjalistyczne. Natomiast o jakiej książce mówimy? Książka nosi tytuł Sumy Neapolitańskie. Wszyscy pamiętamy, czym były Sumy Neapolitańskie. Jeżeli ktoś nie pamięta, to może przypomnijmy. To były pieniądze, które po pierwsze zostały zagarnięte w sposób okrutny i nielegalny oczywiście przez Habsburgów, pieniądze, które należały do królowej Bony. To był majątek, to były ruchomości, to był majątek osobisty. Oraz pieniądze, które królowa Bona pożyczyła Filipowi II Habsburgowi, królowi Hiszpanii, i która to suma miałaby być zwrócona z ceł, z komory celnej w Foggi. Klemens Kantecki stworzył takie w zasadzie kompendium wiedzy na temat procesu prób odzyskania tych sum. Cała sprawa zaczęła się od tego, że królowa Bona, jak pamiętamy, wyjechała z kraju, była skonfliktowana ze swoim synem. My tak do końca nie wiemy, czy to był konflikt osobisty, czy to był konflikt związany z działaniem koterii. No na pewno królowa Bona miała bardzo, bardzo mocny charakter. Zresztą syn Zygmunt August bardzo wiele ich zawdzięczał, tak? I tron wielkoksiążęcy na Litwie tak naprawdę koronę. Był koronowany jako jedyny w historii Polski vivente regge. Tak, za życie ojca. Za przyczyną działań królowej Bony, która starała się zabezpieczyć interesy dynastii, również finansowe. Więc do końca nie wiemy, na czym ten konflikt polegał, czy chodziło o jakieś tylko urazy osobiste, czy również o jakieś interesy głębsze. W każdym razie efekt był taki, że królowa Bona wyjechała do Królestwa Neapolu i tam po kilku latach została w okrutny sposób zamordowana przez osoby z najbliższego otoczenia. Na zlecenie właśnie owego Filipa II Habsburga, któremu pożyczyła pieniądze. Ale aby na pewno na zlecenie Filipa? Zdaje się, że Filip przyznał się w korespondencji do załatwienia sprawy królowej Bony, więc czy możemy mieć wątpliwości? No zawsze. O wiele rzeczy się króla Filipa oskarża. Zastanawiam się, czy zawsze słusznie, tak? Czy zawsze, bo to jest też taki chłopiec do bicia, tak?
prowadzi nieszczęśliwą, chroniczną, nie dającą szans na wygraną wojnę z Turkiem przez cały czas, tak? Potrzebuje tych pieniędzy, pożycza je na prawo i lewo, a potem tych jego wierzycieli ktoś likwiduje, tak? No pytanie, czy to on za tym rzeczywiście stoi? Czy tylko w jego interesie to zrobiono? Czy w jego interesie, albo po prostu zmontowano, a że to niech będzie na niego, tak? Może warto było poszukać tej korespondencji. No dobra, ale to w każdym razie uporczywie i jak się okazało, skutecznie odmawiano zwrotu tych pieniędzy. Czy częściowo w jakimś niewielkim procencie zostały one zwrócone, ale generalnie sprawa ciągnęła się przez wieki, tak naprawdę przez wieki. Ja może zacytuję po pierwsze ze wstępu z samego, sam Klemens Kantecki umieścił w książce cytat z XVIII-wiecznego rękopisu. Myślę, że bardzo dobry cytat w kontekście nie tylko sum napolitańskich. Jako w tym wolnym narodzie dla równości stanu szlacheckiego każdy godnie urodzony ma prawo należeć do rad publicznych, tak ze wszystkich wiadomości o tę najbardziej starać się powinien, aby znał dobrze statut ojczyzny swojej i rozumiał jej interesa. Piękna i potrzebna rzecz jest wiedzieć sąsiadów i dalszych potencji początki, różne rewolucje, zwyczaje, geniusz narodu, prawa, pretensje, sposoby, którymi się utrzymują, intratę, moc, maksymy, którymi się rządzą, politykę, którą względem państw innych zachowują, na czym ich bezpieczeństwo zależy, skąd obawiać im się potrzeba niebezpieczeństwa i tym podobne okoliczności. Lecz przy tych wszystkich wiadomościach, gdyby kto nie starał się być dobrze informowanym o rzeczach do własnej ojczyzny należących, byłby podobny do tego, który się pilnie bada, jaka jest ekonomia w cudzych domach, a nie wie, co się we własnym domu dzieje. W informowaniu się wtedy o rządach państw obcych za cel mieć potrzeba, aby czyniąc kombinacją, co w którym z nich być może najdoskonalszego, każdy czynił de statu swojej ojczyzny refleksją i starał się według możliwości swojej być jej pożytecznym. Największym wtedy w uczeniu się historii uniwersalnej jest usiłowaniem naszym, ażebyśmy Rzeczpospolitej naszej rozumieli interesa. Słyszałem często o sumach neapolitańskich, do których Rzeczpospolita ma pretensję. Rad bym się wtedy informował od waszmość panów, jakie są te sumy, dlaczego się zowią neapolitańskie, skąd prawo ma Rzeczpospolita do nich, czy miało kiedy usum fructum onych, kiedy i jakim sposobem odpadły te sumy i czy teraz jeszcze można się o nie upomnieć i u kogo. To jest cytat z pisma XVIII-wiecznego, a jeżeli ktoś myśli, że ta sprawa skończyła się w XVIII czy nawet XIX wieku, bo jeszcze w XIX wieku były próby przynajmniej zorientowania się co do możliwości odzyskania tych sum, no to się myli, ponieważ w 2012 roku jeden z posłów, nawiasem mówiąc, poseł z Hrubieszowa, w tej chwili chyba z człowiek pracujący w Lublinie, poseł ruchu Palikota. Tak. Wystąpił, a potem PiSu chyba działacz też. Wystąpił z interpelacją poselską i zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do Ministerstwa Finansów. I pytania te dotyczyły właśnie sum neapolitańskich. Zrobił to w kontekście wydarzeń z 2007 roku, kiedy to jedna z firm amerykańskich eksploratorskich wydobyła ładunek ze statku hiszpańskiego. Tam było, zdaje się, całkiem spory ładunek kruszcu. Żebym się nie pomylił, 17 ton. 17 ton. To wiele spraw można załatwić. Tak. Setki tysięcy złotych i srebrnych monet. Firma przywiozła to do Stanów i rząd hiszpański zwrócił się o zwrot tych skarbów i przed sądem amerykańskim wygrał sprawę i Amerykanie zwrócili Hiszpanii te pieniądze. Dlatego poseł zapytuje,
Jak w tym kontekście wygląda sprawa sum neapolitańskich? Ja tu nie będę cytował całej interpelacji i odpowiedzi. No, odpowiedź jest typowo polska. Tak. To znaczy, że sprawa jest historyczna i nie można. Nie można. To jest groza. Także tak niestety wygląda sprawa dzisiaj. Czy jest jeszcze do ugryzienia? No trudno powiedzieć, to tym zapewne... Trzeba zapytać dobrego żydowskiego adwokata z Nowego Jorku, zapewne, czy jest do ugryzienia. Zapewne, bo już chyba nawet nie adwokatów w Polsce, ale rzeczywiście jakiegoś dobrego adwokata od prawa międzynarodowego, od finansów. Jeszcze jedna uwaga. Na pewno ta cała sprawa rzutowała negatywnie na nasze stosunki z Habsburgami. W sytuacji, kiedy rzeczywiście Europa przez wiele dziesięcioleci była w konflikcie, znaczy ważyły się losy wojny pomiędzy tak naprawdę katolicyzmem, który był reprezentowany przez Habsburgów głównie, a wielką koalicją całej reszty tak naprawdę, bo my tu nie mówimy wyłącznie o koalicji francusko-protestanckiej, ale należy do niej dołożyć i Moskwę, i Turków, czyli islam. I to na pewno osłabiało pozycję państw katolickich. Każdy kolejny poseł z Polski do Habsburgów, do Madrytu musiał poruszyć te kwestie i to od razu ustawiało całe relacje tak naprawdę. Jedna jeszcze uwaga dotycząca tej książki. Klemens Kantecki jest negatywnie usposobiony do Habsburgów. Nie ma co ukrywać, tak? Cała ta sprawa, no, ja nie wiem, czy również nie chodzi o jakieś osobiste, tak? W końcu człowiek z Poznańskiego, raczej nie lubiący Niemców, a co za tym idzie i zapewne i Habsburgów. Może również osobiste tutaj relacje doświadczenia miały znaczenie. Dosyć dziwne jest to, że entuzjastycznie się wyraża o stronie drugiej, czyli tej koalicji francusko-protestanckiej, bo padają tam takie sformułowania jak bohaterski król Gustaw Adolf. Ojoj. Czy też również z podobnym przymiotnikiem bohaterscy Holendrzy, walczący przeciwko Hiszpanom. Więc no, należy brać pod uwagę właśnie to lekkie skrzywienie autora. Natomiast książka jest niewątpliwie cenna ze względu na materiał, który zawiera, czyli takie rzeczywiście kompendium wiedzy na temat całego tego procesu przez wieki. To jest istotna szalenie sprawa i postanowiłem ją za pomocą tutaj Rafała i prosząc go o tę sprawę, żeby jednak to wydać i wyświetlić to, żeby nie robić własnego śledztwa, nie szukać tego gdzieś tam. Skoro jest gotowa rzecz, to przypomnijmy ją, zobaczmy jak to wygląda. Z całym oczywiście bagażem takich publicystycznych obciążeń, od których niestety polska publicystyka historyczna nie uwolni się chyba nigdy, tak? Więc trudno mieć do Kantyckiego pretensje, tak? Skoro dzisiaj jest jeszcze gorzej. Chodzi o to, żeby ta sprawa była przedstawiona jasno. I ona tam jest przedstawiona bardzo jasno i klarownie. Każdy będzie wiedział, o co chodzi. Tak więc, proszę Państwa, sumy neapolitańskie od jutra w naszym sklepie. Nakład niewielki, o czym informuję, więc długo tego nie będzie. Zapraszam serdecznie. Na dziś to tyle. Naszym gościem był Rafał Czerniak. Dziękuję bardzo.